Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur. Stoję oto pod pomnikiem wyzwolenia w Bydgoszczy na Placu Wolności. Pierwotnie ten obelisk, wzniesiony po II wojnie światowej, jeszcze za siermiężnej komuny, nosił na sobie czerwoną gwiazdę i był to pomnik wdzięczności i przyjaźni. Wdzięczności komu? Oczywiście armii okupacyjnej, armii czerwonej, która weszła i zastąpiła jednego okupanta drugim okupantem. To było upokarzające dla nas Polaków. To też zaraz po odzyskaniu niepodległego bytu państwowego, jakiejś przynajmniej suwerenności politycznej, ten pomnik został przerobiony gruntownie. Wznosimy głowy i hardzi dumni, sic transit gloria sovietici mundi. Oto momenty umiłowane, komuna w kanał, wino do szklanek. Aktualnie już nie ma czerwonej gwiazdy nienawistnej, bo czerwona gwiazda, podobnie jak swastyka, jest symbolem wroga. To są dwie, zarówno komunizm bolszewicki, jak i hitlerowski nazizm. To są przecież tylko dwie nieznacznie różniące się modyfikacje wirusa HIV, ale jeden ten sam AIDS, jak często mówię obrazowo na katechezach dla młodzieży. I zamiast tej upokarzającej nas Polaków znienawidzonej czerwonej gwiazdy jest w tej chwili polski orzeł w koronie, wprawdzie nie takiej koronie, jaka być powinna, zamkniętej z krzyżykiem, ale jednak nasz polski orzeł. Jest też przedstawienie wejścia wojsk polskich w roku pańskim 1920, upamiętniające odzyskanie niepodległości po latach zaborów, oraz napis Civitas Bydgoscienzis Libera. Dlaczego o tym mówię akurat dzisiaj? Z racji 22 lipca, który przypada w tym roku w niedzielę. 22 lipca był obchodzony w tak zwanym PRL-u, nazywając eufemistycznie czasy sowieckiej okupacji kraju, jako wielkie święto państwowe. Z okazji 22 lipca rzucano rozmaite rarytasy w sklepach, na rynek. Na przykład pamiętam, udało mi się zdobyć wtedy reglamentowany po jednej sztuce ręcznik w Poznaniu, bo rzucili akurat ręczniki, tak samo rzucili koce. Ludzie stawali radośnie w kolejkach, bo dzielą czymś. Czasami pojawiało się masło, to znowu jakieś banany, czy powiedzmy cukierki, czekolada, różne dobre rzeczy, normalnie marzenie ściętej głowy w tamtych czasach. Otóż i dlaczego to było obchodzone jako tak wielkie święto? Co oznaczał 22 lipca? No, dla większości ludzi na świecie niewiele to znaczyło. Okazję mieli się przekonać również komuniści, którzy fabrykę wyrobów czekoladowych, tradycyjnie wedlowskich, nazwali właśnie datą 22 lipca. Zakłady wyrobów czekoladowych imienia 22 lipca. I to się w ogóle nie sprzedawało na Zachodzie, bo kto tam słyszał o 22 lipca i komu to cokolwiek mówiło. Więc później zaczęli pisać 22 lipca małymi literami, a pod spodem takim dużym, oczywiście zgodnie z zasadami rozpoznawalnej na rynku grafii, D, czyli dawniej E Wedel. I to się zaczęło sprzedawać. No ale dobrze, na Zachodzie 22 lipca nic nie mówił, a czy nam cokolwiek to mówi? Co my wiemy właściwie o 22 lipca i dlaczego był obchodzony jako wielkie święto państwowe w czasach PRL? Otóż 22 lipca ogłoszono, ponoć w Chełmie, na Lubelszczyźnie, tak zwany manifest PKWN, czyli tak zwanego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, inaczej manifest lipcowy. A
ale to było jedno wielkie, potężne przekłamanie, tak jak wszystko zresztą w komunie. Co słowo to kłamstwo? Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, a chodziło o zdrajców, którzy utwierdzali władzę sowieckiego okupanta na terenie biednego, bezbronnego wówczas kraju. Wszystko było w tamtych czasach kłamstwem. No chociażby partia, czy ekipa rządząca, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, każde słowo kłamało, bo to nic wspólnego z polskością nie było, nie była Polska tylko narzucona przez Sowietów, przez okupanta, nie była zjednoczona, tylko były podziały, nie była to partia, bo nie była częścią, tylko była jakaś dominanta, jak mafia rządziła krajem i nie była robotnicza. Robotnicy co pewien czas protestowali, wzniecali powstania, które były krwawo tłumione. No ale tak to było ze wszystkim. I skąd się wziął ten manifest lipcowy? Otóż był on zatwierdzony i podpisany przez wielkiego kata narodu polskiego, Józefa Stalina, w Moskwie dwa dni wcześniej. Nie 22, tylko 20 lipca w Moskwie Stalin ten manifest podpisał. On był tego dnia już wydrukowany w Moskwie w wersji trójszpaltowej, a w wersji dwuszpaltowej, tak jak my go znamy z różnych jakichś podręczników PRL-owskich, był wydrukowany w hełmie lubelskim dopiero 26 dnia lipca. To była jedna wielka mistyfikacja, jedno wielopiętrowe kłamstwo. A po co to kłamstwo? Po to, żeby usankcjonować tak zwaną Krajową Radę Narodową, czyli tymczasowy organ wykonawczy, oczywiście w rękach naszego odwiecznego wroga, najeźdźcy, który najechał nasz kraj, wyparł wprawdzie hitlerowców, ale wprowadził nową okupację. Jeden wróg po prostu zamienił drugiego. I ten manifest odmawiał legitymizacji prawowitej polskiej władzy, którą był rząd polski na uchodźstwie w Londynie. Negował ten rząd. I prawem oczywiście kaduka ustanawiał jako w cudzysłowie oczywiście prawowitą władzę w Polsce rządy zdrajców, sprzedawczyków działających z mandatu sowieckiego okupanta. I na podstawie właśnie tego manifestu, na podstawie tego, co ogłoszono 22 lipca, prześladowano, uciskano naród, mordowano bestialsko naszych największych bohaterów. To właśnie powołując się na ten manifest 22 lipca, przypominam, podpisany tak naprawdę 20 lipca w Moskwie przez Stalina, mordowano bestialsko największych naszych bohaterów, rotmistrza Witolda Pileckiego, generała Emila Nila Fildorfa, Danusie Siedzikówne i wielu, wielu innych. Prześladowano, torturowano, więziono, mordowano Polaków. I to na pamiątkę tego obchodzone było w PRL-u wielkie państwowe święto. Dlaczego ksiądz o tym mówi? Czy powinien wypowiadać się na takie tematy? Jak najbardziej. Tu chodzi przecież o czwarte przykazanie Boże. Ksiądz powinien przypominać Boże przykazania i troszczyć się o to, żeby one były przestrzegane. Czci ojca swego i matkę swoją. Ojczyzna Polska jest twoją matką. A niestety są jeszcze miejsca na naszej polskiej ziemi, które są ulice, które noszą nazwy 22 lipca. Na szczęście tu w Bydgoszczy już nie ma takiej ulicy. Była na Osiedlu Leśnym. Zmieniono nazwę, jest obecnie ulica 11 listopada, ale są miejsca w Polsce, między innymi w dwóch moich byłych parafiach, gdzie byłem proboszczem i mówiłem o tym zresztą, które jeszcze noszą tak hańbiące nazwy. Ulice 22 lipca jeszcze są w Polsce. I dopóki takie ulice noszące nazwy, za przeproszeniem, 22 lipca, Hanki Sawickiej, Janka Krasickiego i inne takie są, to jest wstyd i hańba dla nas Polaków.
I to dotyczy bezpośrednio czwartego przykazania. Czci ojca swego i matkę swoją. Tu chodzi o ojczyznę, twoją matkę. Jeżeli możesz spać spokojnie, kiedy na naszej świętej polskiej ziemi takie plugastwo jeszcze widnieje, na tablicach z nazwami ulic, to znaczy, że popełniasz przynajmniej grzech zaniedbania przeciw czwartemu przykazaniu. To też zwracam się z apelem, kochani, do wszystkich, którzy mnie słyszą. Jeśli cokolwiek możesz, a możesz, bo możesz wpływać na opinię, możesz się domagać, zrób wszystko, co potrafisz, żeby to plugastwo z naszej świętej polskiej ziemi raz na zawsze zniknęło.